Zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu z mikroekonomii. Chciałam Wam omówić tak zwany wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. Generalnie chodzi o wskaźnik koncentracji rynku. Jak wiemy, inna jest koncentracja rynku, czyli tego, ile procentowo ktoś rynek jest kontrolowany przez sprzedawców. W zależności od tego, jaką strukturę rynkową posiadamy. I teraz mam typowe kilka przykładów, gdy mamy jednego sprzedawcę, czyli mamy typowy monopol, mamy jeszcze w miarę nieunormowaną sytuację, bo mamy dwóch sprzedawców, z których jeden ma 75% udziału, a drugi ma 25% udziału w rynku. Mamy też przypadek dokładnie dwóch oligopolistów, czyli jest typowy duopol, bo oni obaj mają identyczne udziały w rynkach, czyli po 50%. Mamy też przypadek, kiedy mamy 10 sprzedawców o identycznych udziałach w rynku oraz sytuację typowo konkurencji doskonałej dotyczącą, bo bardzo wielu sprzedawców o znikomym udziale każdego z nich w rynku. Generalnie, jeśli chodzi o sam wskaźnik tego Herfindahla-Hirschmana, czyli dwóch mądrych panów, on oczywiście, ja żartuję sobie, ale powiedzmy, stworzyli oni indeks IHEH, jest tak symbolicznie stosowany i jest to faktycznie suma, gdzie liczbę tych naszych sprzedawców przemnażamy razy każdego z nich udział procentowy podniesiony do kwadratu. I teraz PI to jest udział w rynku danego sprzedawcy, a to ile mamy sprzedawców właśnie o takim udziale w rynku. I teraz mamy dużo, powiedzmy, naszych przypadków, które możemy rozważać. I teraz pierwszym z nich jest to, że mamy dokładnie tylko jednego sprzedawcę. Jeżeli mamy jednego sprzedawcę, czyli typowy monopol, to mamy tylko jedną osobę, która ma 100% rynku. Wtedy po podstawieniu do tego wzoru suma sprowadzi się tylko do jednego wyniku, że jedna osoba ma być przemnożona razy 100% udział, ale podniesiony do kwadratu, czyli 1. Czyli koncentracja jest tutaj 100%, bo wynik jest maksimum 1. Drugi przypadek mówi o tym, że już nie mamy typowego monopolu, mamy jakąś formę oligopolu, czyli że jest troszeczkę już więcej niż jeden sprzedawca i jeden z nich, oczywiście tu powinno być napisane 75%, drugi ma udział 25%. I wtedy jeden sprzedawca ma udział 75%, a drugi sprzedawca ma udział 25%, ale każdy z udziałów procentowych jest przemnożony do potęgi drugiej podniesiony, bo tak mówi wzór, że każdy udział procentowy podnosimy do kwadratu. Gdy to otrzymamy, mamy wynik 0,625, a więc powiemy, że ta koncentracja na rynku to wynosi 62,5%. Jest to dość duża struktura, która może nam sugerować, no, że już nie mamy do końca z sytuacją monopolistyczną, ale też nie z konkurencją doskonałą. Jest to już raczej już umiarkowana, dość silna koncentracja. Wszystko zależy od skali, jaką przyjmiemy. Jeżeli mamy dokładnie dwóch oligopolistów o identycznych udziałach w rynkach, to oznacza, że mamy dwie osoby, tak mówiąc potocznie, która każda z nich ma po 50% rynku. Wówczas ten indeks Herfindahla-Hirschmana wynosi jedna osoba razy udział 0,5 do kwadratu plus druga osoba przemnożona razy 0,5 do kwadratu zgodnie ze wzorem. Jeżeli to otrzymamy, oznacza to tyle, że oni razem tworzą 50% koncentrację rynku, czyli skupienia, jakby skupienie rynku w rękach tych oligopolistów to 50%, czyli można było powiedzieć, że w 50% rynek jest zależny od tych oligopolistów. A więc w przypadku, gdy już mamy więcej tych osób sprzedających i wiemy, że każdy z nich, na przykład jest ich 10, ma identyczne udziały w rynkach, to oznacza, że każda z 10 osób ma równo po 10% udziału w rynku, a więc indeks tego Herfindahla to jest 10
razy 0,1 do kwadratu, czyli jeżeli obliczymy, to koncentracja jest dopiero 10%. Przypadkiem dość nietypowym jest przypadek konkurencji doskonałej. Jeżeli mamy bardzo wielu sprzedawców, a każdy z nich ma znikomy udział w rynku, to matematycznie oczywiście możemy powiedzieć, że N dąży do nieskończoności, a udziały nasze w rynku też dążą do zera. Tu jest nieskończoność, czyli powiedzmy liczba dosłownie matematycznie dążąca do nieskończoności. I teraz w związku z tym ten indeks koncentracji rynku możemy nazwać, że to jest granica przy n dążącym do nieskończoności, przy udziale procentowym dążącym do zera. I jeżeli wykładowcy od Was nie wymagają już tam przekształceń matematycznych, można powiedzieć, że zgodnie z tymi dwoma elementami, że mamy nieskończenie wiele osób sprzedających, a każda z nich ma znikomy, czyli dążący do zera udział w rynku, mamy do czynienia z konkurencją doskonałą, idealnym, modelowym przypadkiem, a wówczas ta koncentracja jest zerowa, czyli mamy do czynienia z tak zwanym rozproszeniem całkowitym. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.